Radio Express. Ludzie, których znasz i tylko największe hity. Gość Radia Express. Myślę, że my to zaczyna wypadać właśnie. Goście, nawet trójka gości na antenie Radia Express. 8 minut temu minęła godzina 12. Tomek Moskal, witajcie w niedzielę, witajcie prawie w samo południe. W naszym studio Red Lips, czyli Ruda, Lazer i Pioman. Witamy serdecznie. Cześć, witajcie. Cześć, witajcie. Hej, hej. Zacznę od tego, zanim wrócimy do wczorajszego koncertu w atmosferze, że się strasznie cieszę, że są ludzie w Polsce, którzy dotrzymują słowa. Jak mówią, że przyjdą, to przychodzą. Wiesz, no nie było dzisiaj lekko. po wczorajszym koncercie. Tym bardziej się cieszę, że są ludzie wśród artystów jeszcze i muzyków, którzy mówią, będziemy i są. No widzisz, to miło nam również, że tak o nas myślicie. Tak jest. Skoro długo się spało i dobrze się spało, to pewnie wczoraj się późno położyło, co? Krótko się spało. Krótko się spało. Generalnie ale jesteśmy na czas, żeby dać tutaj dobry wywiad. Jasne. Tak. Powiedzcie, jak koncert, bo opinie, które do nas spływają, po prostu są mega sympatyczne. Mówią wszyscy, że daliście takiego czadu, że chyba dzisiaj generalnie wielu chełmian się nie wyspało. Wiesz co, no to podwójna radość dla nas, bo jednak koncerty na żywo to jest to, co kochamy, lubimy najbardziej, a jeśli jeszcze doceniani jesteśmy przez publiczność, to już w ogóle nie pozostawiamy sobie nic do życzenia więcej. Energia była, Lazer. Oj tak, no wiesz, to, że teraz tak wyglądamy, to nie znaczy, że wczoraj też tak było, wręcz przeciwnie, to jest skutkiem tego, że wczoraj zagraliśmy naprawdę dobry koncert, zresztą sami to sobie po koncercie powiedzieliśmy, że nie dość, że publiczność naprawdę spisała się na medal, więc tutaj chełmianie mistrzem, a my sami z siebie to zagraliśmy pełen koncert, przekazaliśmy całą energię, jaką chcieliśmy przekazać razy dwa tak naprawdę, bo strasznie skompowani zeszliśmy. I dawno takiego koncertu nie zagraliśmy, naprawdę, więc bardzo się cieszymy, fajnie. No właśnie wszyscy ci, którzy na przykład znają wasz materiał, a tych nie brakuje, jeśli chodzi o płytę, o to, co nagraliście w studio, a później zderzają to z rzeczywistością koncertową, mówią, to są całkiem dwie różne rzeczy. Na płycie fajnie, elegancko, czasami z zębem trochę rockowo, no ale koncert to jest prawdziwy czad. No my jesteśmy przede wszystkim, jesteśmy bandem live'owym, koncertowym. Na płycie nie trudno jest uchwycić właśnie tą chwilę. To jest, ileś razy nagrywa się te same ślady, wokale, skupiamy się na takim realizatorskim, na produkcji, a koncert już jest, wiesz, jedno do jednego, tam nie można skłamać i autotune'a zakładać na wokal, wystroić, po prostu. A Ruda niestety jest, znaczy stety oczywiście, to jest wyraźny front i ona tutaj nie bierze jeńców, po prostu zagracie i tańczycie tak, jak ja wam powiem, krótko. Jak mawiają Hiszpanie, take no prisoners, z lepszym akcentem oczywiście, to skąd się w ogóle wziął ten pomysł na taki band, który, bo generalnie był taki moment, że muzyka rockowa w Polsce była w odwrocie i takie granie autentyczne, gitarowe, na instrumentach, o tak powiem, no nie było rzeczą popularną. Wszyscy woleli sobie złapać jakiegoś sampla, wziąć dwóch, trzech producentów, miły żeński głosik i jakoś to sobie szło, tak? I w mediach, i na koncertach. Skąd pomysł, żeby wyjść do ludzi z energią? Ja myślę, że to jest taki powrót teraz do takiej domeny analogowej, no nie? Wraca się właśnie do brzmień gitarowych. Już wszyscy mają przesyt taką kulturą cyfrową i elektroniką, która jest wszechobecna. I dlatego granie na instrumentach to jest tak jakby powrót do korzeni i do takiej prawdziwszej strony muzyki. A nie jest to też jeszcze tak, że mimo wszystko w nas, ludziach, którzy wychowali się przecież na muzyce rockowej, bo w latach 80., 70. nikt nie myślał o tym, chociaż świat czasami już generował inne dźwięki, żeby słuchać innej muzyki niż rockowa właśnie, czyli ten dobra podbudówka w postaci tych wszystkich zespołów, nawet typu Republika, Lady Punk, Man I'm Perfect, tak, tak. Czy to też w pewnym sensie uważacie ma wpływ na to, że to buchnęło, wróciło i że znowu ludzie chcą słuchać takiej muzyki? Wiesz co, wydaje mi się, że ludzie zawsze chcieli słuchać takiej muzyki, tylko wiadomo, pojawiają się różne trendy na rynku, zmieniają się zainteresowania, zmienia się technologia, narzędzia do tego, żeby obserwować świat i czerpać i odbierać wiadomości, więc to jest gdzieś tam, są tutaj zjawiska i mechanizmy, które równolegle powstają i ten proces nadal trwa. Natomiast no, nie wyobrażam sobie, że gitara elektryczna jest porządną przestarzałą kaczką, znika w ogóle, nikt nie chce jej słuchać, nie? To jest coś ponadczasowego. No. Ja myślę poza tym, że muzyka elektroniczna i to, co się działo bez takich analogowych instrumentów, jakby nie ma takiej siły przebicia, jak żywy bęben, żywa gitara, żywy bas, no i taki super front
jakimś... Żywa ruda. No. Zaraz do tego dojdziemy, teraz posłuchajmy sobie tego, co przyniosło wam Splendo i sprawiło, że zamieszanie trwa. To, co nam było. Luda Lazer i Pioman, czyli zespół Red Lips w naszym studio wciąż. Miałem męczyć Ludą, no to pomęczę. Skąd twój pomysł na śpiewanie i, no powiem to tak kolokwialnie, darcie się w zespole rockowym? Wiesz co, no skąd pomysł? To jakoś tak po prostu przyszło naturalnie. Temperament jest tak gdzieś w środku? Tak. No wiesz, mówi się też o tym, że rudy to nie kolor, rudy to charakter. Chyba coś w tym jednak jest. Słuchaj, 3 minuty z tobą i ja wiem o tym, że temperament i charakter tego typu jest. On się, wiesz, on najbardziej uzewnętrznia się wtedy, kiedy jestem na scenie u mnie, także... To nie, w ogóle nawet nie wiem, jak to działa, ale to taki mechanizm, który po prostu uruchamia się we mnie z automatu, kiedy wbijam po prostu na scenę. Jak macie taką małą scenkę, to... moment, tutaj taką dmuchaną. Zaraz będzie koncert na żywo. Także zostańcie z nami, drodzy słuchacze. Słuchajcie, jedna rzecz, która mnie jakby najbardziej interesuje, bo zawsze jest tak, można być fajnym bandem, można nagrywać fajne płyty, ale jak się nie ma hitów, no to się nagrywa te płyty i one sobie tam stoją, kurzą się, człowiek się jakoś tam nakręca, że fajnym jestem artystą. W waszym wypadku jest tak, że potrafiliście stworzyć, wypromować i nagrać coś, co się no, na maksa sprzedało, co trafiło w gusta publiczności. Czy sądziliście, pisząc te piosenki, że to zażre aż tak? No nie, tego się nie spodziewaliśmy. Natomiast, wiesz, to też nie jest tak jak mówisz, że niektórzy robią płyty i one stoją na półkach i się kurzą. I u nas też było podobnie, jeżeli chodzi o tworzenie poszczególnych utworów, które powstawały na pierwszy album. Wiesz, te utwory powstawały przez kilka lat i tak naprawdę gdzieś tam drogą dedukcji, poszukiwań ciągłych tych naszych muzycznych, doszliśmy do takiego momentu, że stworzyliśmy właśnie taki utwór, jak to, co nam było. No, oczywiście czuliśmy w kościach po tych wszystkich naszych wcześniej podejmowanych próbach robienia różnych utworów, że jest to wyjątkowo wybijający się numer na tle wszystkich pozostałych i miał z naszego punktu widzenia wtedy już duży potencjał. No ale no, to, że akurat tak szeroko trafi on w gusta w ogóle Polaków, no akurat nie spodziewaliśmy się tego w ogóle. Media też trochę pomogły, bo okazało się, że właśnie ten odwrót, o którym mówiliście, także następujący w mediach, że troszkę szukamy innych dźwięków niż te, które do tej pory, chyba też jakby sprzęgł się w czasie w tym momencie, kiedy wyście z tym singlem wystartowali. No tak, wiesz, bo my też szukaliśmy, bo wiesz, wychodzimy z założenia, że muzyka robi się po prostu dla słuchaczy, dla ludzi, tak? Więc nie staramy się silić na to, żeby być jakimś alternatywnym zespołem. My chcemy po prostu robić muzykę dla ludzi, ale chcemy robić ją w taki sposób, która z naszego punktu widzenia jakościowo wygląda i słucha się i jest po prostu dobra. I z naszego punktu widzenia właśnie to, co nam było, jest takim utworem, który łączy ze sobą te wszystkie elementy, że nie jest to, wiesz, piosenka prosta, a jednocześnie, wiesz, ona trafia szeroko i ludzie faktycznie dobrze czują się, słuchając tego numeru, także wiesz, no chyba udało nam się znaleźć ten złoty środek akurat w tym wypadku konkretnie. Nie wiem, czy się zgodzicie ze mną, ale moim zdaniem też wasz sukces to także sukces waszej niewielkiej wytwórni, bo to jest wytwórnia niewielka, jak powiedziałem, mała, ale dosyć prężna, naprawdę dobrze działająca, potrafiąca zadbać chyba o interesy artystów, takie mam wrażenie. Dzisiaj, powiedzcie, zgódźcie się albo nie, ale mam wrażenie, że majorsi trochę żałują, co? Że was przepuścili gdzieś bokiem. Wiesz co, no nie wiemy tego tak do końca, czy żałują, możemy tylko zakładać, ale z tego, co zauważyliśmy i z tego, co donoszą wieści, no z majorsami, kondycja majorsów w Polsce nie jest zbyt dobra. Nawet słaba, tak. A jeśli chodzi o wytwórnię z Poznania My Music, przede wszystkim relacja, którą wypracowaliśmy sobie z prezesami, bo na co dzień jesteśmy normalni przyjaciółmi, znajomymi, spotykamy się na oranżadzie i grillu. Chodzicie bez majtek do basenu razem. No, tak. powiedziałeś to? Powiedziałem to? I chodzi o to, że praca, to są naprawdę profesjonaliści i chodzi o tą szybkość, tak? Sam wiesz, na czym polega praca w Radio Express, tak? Tu i teraz musi być. Tak samo jest tam, my jesteśmy tacy i oni też są tacy. A niestety duże korporacje, majorsi mają ten problem, że jednak komunikacja gdzieś tam szwankuje. W dzisiejszych czasach, moim zdaniem, to od tego powinno się zaczynać tworzyć i modelować biznes. Trochę jak kot Garfield w tych dużych wytwórniach rzeczywiście funkcjonują, to prawda. Są nasyceni i może to jest też kwestia tego, że gdzieś się takie perełki jak wy gdzieś tam im umykają. No to jest ich problem, nie nasz wspólny. Posłuchajmy muzyki, za moment
wracamy do rozmowy. Mówiliście o sukcesie To co nam było, ale to nie jest tylko ta piosenka, choćby kolejne single też o tym świadczą, że potencjał jest. No to jak nam się tak fajnie gaworzy, to o wątku ludzkim właśnie porozmawiajmy w branży, bo tak człowiek zawsze ma taki dystans, jak mają przyjść gwiazdy, takie co już na listach przebojów i w ogóle, to mu się głos łamie i jakiś tak się zastanawia, co to będzie, a tu przychodzą młodzi, uśmiechnięci ludzie i wszystko fajnie jest. Zgodziliśmy się, że ten pierwiastek ludzki jest rzeczą najważniejszą. Zgadza się. Wiesz co, to samo tyczy się od początku działalności zespołu Red Leaves. W ogóle to taka była idea powstania ludzi, zespołu, naszego managementu, Dora, Krzychu, wszyscy ludzie, którzy z nami na co dzień jeżdżą, pracują, to przede wszystkim to jest bardzo dobra relacja. Ja to nieraz mówiłem, praca pracą, ale dzwonię czasami do Dory czy do Krzycha, praca pracą, ale wiesz, byś się jeszcze czasem odezwał, bo się przyjaźnimy. Mhm. Bez tego by, jakby nie było tej energii, to jest takie paliwko, które się tak napędza, wysokooktanowe. Najpierw ludzie, potem muzyka. A później tak, dokładnie. I to chyba też ma, to słychać, po prostu słychać w każdym waszym dźwięku, że to jest radość tego wspólnego wejścia do studia, zagrania i bycia ze sobą chyba, tak mi się wydaje. Spędzamy z sobą bardzo dużo czasu, wiesz, przejazdy, studio, praca tu, pojawienie się tu, jeśli by tego nie było, tracisz energię, nie mielibyśmy tak dzisiaj po prostu. Słuchajcie, moje pytanie następne dotyczy jakby tego, co przed wami, bo rozumiem, że ta płyta, która już jest, to jest okres, czas zamknięty, to już są te single, które gdzieś są wygrane, które promujecie na koncertach, które, no ja znam życie, w waszej głowie już są tematem, że tak powiem, z tyłu będącym. Co przed wami w takim razie? Wiesz, no, staramy się w ogóle myśleć o Lipsach, o projekcie naszym przyszłościowo, bo nie chcielibyśmy stać się zespołem, który pogra sobie dwa sezony i z różnych powodów po prostu stanie się coś, że Lipsi się rozpadną, bo chcielibyśmy, wiesz, za 10 lat, 15 być ciągle zespołem Red Lips, ciągle być tacy normalni i ciągle sobie jeździć i grać koncerty. I dlatego też wyprzedzamy jakby pewne rzeczy o kilka kroków, pracujemy już tak naprawdę już dawno, odkąd wyszedł pierwszy nasz album, to już wtedy zaczęliśmy pierwsze kompozycje tworzyć na drugą płytę. Wiemy o tym jakby, że za chwilę pewnie będzie taka potrzeba, żeby pojawił się następny singiel, jesteśmy na to przygotowani. Także pracujemy w studio, oprócz tego od października praktycznie jesteśmy w nieustannej trasie koncertowej po Polsce. No a przy okazji jeszcze robimy kilka różnych innych projektów, do których zostaliśmy zaproszeni. No właśnie, wspomniałaś o tym projekcie z Ią. Tak. Co to jest? Wiesz, no Kuba Płucisz, który jest kompozytorem i założycielem zespołu Ira, będzie obchodził w tym roku swoje 50-lecie swojej działalności, no i oczywiście postanowił wydać z tej okazji płytę pod tytułem Kuba Płucisz i goście. I między innymi my również znaleźliśmy się na liście tych gości jako młoda, świeża krew, bo z reguły, znaczy większość osób, które zostały zaproszone, artystów, to są to jednak artyści ze starej gwardii, między innymi Grzegorz Skawiński, Titus, AC Drinkers, z którym będę mogła śpiewać kawałek Bierz Mnie. Tak, to jest dobry. Będziecie jeszcze krócej spać wtedy niż no tak. No to mówią, że jednak z Titusem to nie pośpimy. W ogóle nie pośpimy. Jest to dwa tygodnie gdzieś tak, myślę sobie. Ale w sumie dobrze, bo chyba nikt z nas nie chciałby się z nimi pójść spać. Zdecydowanie, szkoda czasu. Jeszcze przyjdzie czas na sen. Pytam o tą przyszłość nie bez kozery, bo no wiem, że jakieś wróżenie wczoraj było, co? Co to? Jakieś takie... Tak, było. Nie zdradzajmy szczegółów, ale... Nasze wspólne znajome odwiedził nas wczoraj po koncercie. I? Wyróżyły mi jakieś macierzyństwo w niedługim czasie, ale to ja się pod tym nie podpisuję na razie, póki Radio Express jest ekspresowe, proszę Państwa. Tak. Jako pierwsi podajemy wiadomość. Uda w ciąży. Jeszcze nie było, już wiedzą, nie? Tak. Dobra. Ale co, generalnie dobrze z tych wróżb? Czy tak sobie? Jak to? Wiesz co, no taka informacja kluczowa została przekazana nam, ale szczegółów jeszcze nie znamy, mamy dostać wszystko rozpisane punkt po punkcie na maila. Okay. A propos macierzyństwa, to jednak się zdarzyło wczoraj, tacierzyństwa właściwie, dzisiaj tak? W nocy naszemu bębniarzowi Soplowi właśnie urodziła się córa. Może o to chodziło. A może o to chodziło? Wresy po prostu gdzieś tam się pomyli. No to słuchajcie, ja dziękuję serdecznie raz jeszcze za wizytę w studio. Wiem, że śmigacie jeszcze do domu, także bardzo serdecznie dziękuję raz jeszcze, tak jak powiedziałem, za dotrzymanie słowa i wizytę w naszym studio. Miło się gadało, w związku z tym myślę, że nie pierwszy, ale na pewno nie ostatni raz. Bardzo dziękujemy i pozdrawiamy oczywiście wszystkich słuchaczy Radia Express. Luda, Lazer i Pioman, czyli Red Lips, byli moimi i waszymi gośćmi na antenie Radia Express. Szerokiej drogi życzę. A zanim odejdziesz.